Fundacja Lasu Amalii zajmuje w Polsce projektów integracji lasu cudzoziemców, w tym doradców zawodowych w projektach zagranicznych, gdzie mamy projektów rozwojowych. Jeden z projektów korzystuje prawie 26 tysięcy ludzi w Kenii. W Polsce zajmuje uczenia języka polskiego, gdzie są rejestrowane u nas około 480 uczniów i też mamy liderów, które pomagają w znalezieniu pracy. Fundacja Nasz Wybór działa na rzecz migrantów z Ukrainy. Sami jesteśmy migrantami i chcemy pomóc właśnie naszym współobywatelom. Wydajemy miesięcznik Nasz Wybór po ukraińsku, oprócz tego prowadzimy portal też po ukraińsku, po polsku. Od 3 miesięcy prowadzimy Dom Ukraiński w Warszawie, który ma być miejscem dla Ukraińców tutaj. Prowadzimy też Klub Ukraińskich Kobiet, który ma za cel wesprzeć ukraińskie kobiety, pomóc im realizować swoje marzenia. Tutaj istnieje też Chór Kobiet Kalina. Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki od 2 lat realizuje projekty na rzecz integracji cudzoziemców w podwarszawskiej gminie Lesznowola, gdzie cudzoziemcy stanowią już 10% zameldowanych mieszkańców. Nasze projekty kierujemy głównie do szkół. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 100 nauczycieli. Zatrudniliśmy asystentów kulturowych, którzy wspierają dzieci chińskie i wietnamskie w szkole. Wydaliśmy poradnik szkolny dla rodziców chińskich i wietnamskich, a także przeprowadziliśmy szkolenia dla rodziców, jak sobie radzić w polskiej szkole. Fundacja Ocalenie zajmuje się pomocą dla uchodźców, migrantów i repatriantów. Zapewniamy pomoc integracyjną, prawną, psychologiczną. Uczymy także języka polskiego. Organizujemy warsztaty dla Polaków i cudzoziemców, a także wydarzenia kulturalne. To, co ważne, w fundacji działa i pracuje wielu cudzoziemców i zatrudniamy uchodźców i migrantów jako osoby, które pomagają innym cudzoziemcom odnaleźć się w Polsce. Dzięki temu nasza pomoc jest adekwatna kulturowo i dostępna w wielu językach obcych. Cała nasza pomoc jest darmowa. Pomagamy również cudzoziemcom w trudnej sytuacji, w tym osobom deportowanym do Polski z Zachodu. I staramy się nikomu nie odmawiać pomocy. Fundacja na przestrzeni jest dość dziwną organizacją, ponieważ łączy w sobie działania takie jak na przykład wsparcie organizacji mniejszości narodowych w Birmie, działania na rzecz praw człowieka w Tybecie, czy współpracę artystyczną z krajami Kaukazu. Nasza filozofia w pracy dotyczącej imigracji jest taka, żeby pracować z imigrantami, a nie dla imigrantów. A nominacja, którą teraz otrzymaliśmy, jest dla nas o tyle ważna, że pokazuje, że warto budować szerokie koalicje i współpracować bardziej niż konkurować.